100 lat temu tę ochotniczą straż pożarną. Zmarłych, których Pan Bóg zabrał do siebie, chcemy otoczyć naszą modlitwą i wdzięcznością, a żywych wyprosić przez tą przeświętą błogosławieństwo samego Boga. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszą niedolę, a z więzów jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszą wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Odklasuj Jego obecności, rozpaliły się węgle ogniste. Pan z nieba odezwał się grzmotem, zabrał głos Najwyższego. Miłuję Ciebie, Panie mocny moja. On z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Panie burmistrzu naszego miasta, przewodniczący rady naszego miasta Pruszcza, również witam władze miejscowe, wszyscy ludzie obecni, księże Marcinie, ministranci, najlepsza orkiestra w tej gminie. Tak nam się wydarzyło, że co chwilę się z tym gromadzą tu strażaki, to jest taki strażacki kościół w tym roku. Może i są gorsze, ale jest ta, a nie inna, i tu trzeba się nauczyć żyć. Aby kosztowali Ciebie, więc za Jego miłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Jezusa. Jezu, Zbawicielu, prowadź rządzących, aby skramowali swoją służbę zawsze po Twojej myśli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Jezusa. Jezu, Zbawicielu, spraw, aby młodzi w kumanach i osobach konsekrowane odnajdywali wsparcie i przykłady godnych myśli i naśladowania. Ciebie prosi. Jezu, nas Zbawicielu, podaj Twoje święte ramię strażakom i pracownikom służb ratowniczych, aby swoją służbę pełnili bezpiecznie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Jezu, nas Zbawicielu, przykuj do swego serca naszych bliskich zmarłych, aby na wieki ze świętymi ratowali się przed bolesnością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Jezu, nasz Zbawicielu, ożywaj naszą wiarę, abyśmy gorliwie zgłębiali Ewangelię i żyli nią każdego dnia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas.
Wyróżnieni druhowie, przed trąszyku wystąp! Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Piotra Tkaczyńskiego. Pod oddziały baczność, na prawo, bacz! Wyróżniony sztandar do prezentacji. Marsz! ...2023 roku nadano odznaczenia. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Guzak Wojciech, Porażka Marcin, Domek Łukasz. Za zasługi dla pożarnictwa. Dorosz Barbara. Dorosz Benedykt. Grzybek Paweł. Igliński Roman. Klucznik Maria. Kurzeja Łukasz. Malanowska Jolanta. Obryk Anna. Obryk Michał. Sinkowska Elżbieta. Stachowicz Bożena. Stachowicz Marek. Pacana Jan. Zyś Zygmunt. Oddziały baczność, na prawo, bacz!
Poczet flagowy! Do szyku! Wstąp! Pododdziały spocznij! Pododdziały baczność! Poczty sztandarowe w prawo! Zwrot! Kompania w tył, rozejść się! Serdecznie jeszcze raz gratuluję i bardzo dziękuję za wspaniałą pamiątkę. Ta broszura jest wyjątkowa. Z racji tego bardzo mnie wzrusza, kiedy patrzę na ostatnią stronę i widzę waszą młodzieżówkę, ponieważ widzę tam również uczestników zajęć organizowanych przez Goksir Pruszcz i jestem święcie przekonana, że jak będziecie mieli jubileusz 110-lecia, ta młodzież będzie patrzyła już być może ze swoimi rodzinami i będzie mogła pokazać, patrz, tu mama albo tata są na zdjęciu i w jednostce. Także jeszcze raz gratuluję i życzę wam wszystkiego dobrego, a przede wszystkim wspaniałej i wyśmienitej zabawy.